No i właśnie nasz najnowszy projekt, czyli jest Business Zone, czyli uruchomienie przestrzeni coworkingowej mikrobiur, która ma stworzyć cały ekosystem startupowy w ramach Fundacji Twój Startup. Jeżeli chodzi o liczby, które właśnie nas wyróżniają, no to tak jak mówiłem, zaczynaliśmy de facto w 2013 roku, rok 2013 zakończyliśmy z liczbą około 110 mikroprzedsiębiorców. Na ten moment mamy około 2800, myślę, że barierę 3000 startupów uda nam się złamać, jeżeli nie na przełomie roku, to na pewno na początku 2019 roku będziemy mieli już około 3000 mikroprzedsiębiorców. A jeżeli chodzi o obroty właśnie, które budowane są w ramach tych startupów, które nas działają, to w tym roku według wstępnych symulacji przekroczymy już 100 milionów złotych obrotu. A tak jak mówiłem początkowo, właśnie bardzo skromny, ale jakby bardzo dynamiczny rozwój i mam nadzieję, że on będzie dalej utrzymywany. Jeżeli chodzi o lokalizacje, na które zdecydowaliśmy się, jeżeli chodzi o Business Zone, no to Łódź, Olsztyn, Wrocław, Częstochowa są to lokalizacje już przygotowywane lub gotowe. Kolejne to jest Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków i też Kijów, ze względu na to, że wiele naszych startupów to są startupy za wschodniej granicy, więc też chcemy tam uruchomić własne oddziały, które już mamy wstępną lokalizację gotową, aby im pomóc także nie tylko nawiązywać współpracę z polskimi firmami, ale także przenosić się do Polski, jednocześnie też polskim firmom ułatwić współpracę na Ukrainie. To są właśnie przykładowe nasze lokalizacje, które wyglądają. To jest Business Zone Olsztyn. Staramy się, aby każda ta lokalizacja była trochę inna. Nie robimy, powiedzmy, szablonowych lokalizacji. Staramy się dopasować do ducha budynku, ducha miasta, tak aby każdy ten nasz oddział miał swoją własną taką istotę, a nie wszystkie byłyby takie same. Co dobrze widać w naszych muralach, staramy się, aby każdy mural właśnie miał jakieś elementy miasta. Tutaj w Łodzi tam na przykład widać jelenia, który właśnie w Olsztynie jest. Tak? To jest Business Zone Wrocław, tu już jednak jest znacznie bardziej korporacyjny wygląd tego biura, ze względu jednak na to, że ten budynek też jest taki stricte biurowiec, więc też bardziej musimy dopasować w takim wyglądzie. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, tak, to przede wszystkim to są te mikrobiura, o których wspominałem, czyli nielimitowany dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dostęp do wszystkich lokalizacji, czyli osoba, która ma biuro, powiedzmy w Łodzi, może korzystać ze wszystkich innych lokalizacji. Dodatkowo w pakiecie są dostęp do sal konferencyjnych, no i karta członkowska Biznesclub. Drugi element to jest coworking, czyli właśnie dostęp do biurek. Tak samo nielimitowany dostęp, prywatna szafka, wirtualna, no i oczywiście karta członkowska Biznesclub. Dodatkowo jakby niezbędnym elementem w przypadku każdego takiego centrum są sale konferencyjne. Tak w przypadku Łodzi mamy 6 sal konferencyjnych różnej wielkości. Wszystkie są w pełni wyposażone w ekrany, flipcharty, telewizory do wideokonferencji, tak aby można było w pełni wszelkie szkolenia bądź spotkania biznesowe sobie przeprowadzać. No i najmniejszy element, czyli wirtualne biuro. Wiadomo, że no nie wszystkie potrzebują biura w networkingu. Dla tych osób, które potrzebują tylko adresu rejestracyjnego, kwestie odbierania, rejestrowania korespondencji, mamy też właśnie usługę wirtualnego biura. Cała nasza oferta, jakby tak jak mówiłem, składa się na wiele elementów, które mają jakby kompleksowo zapewnić wsparcie firmom, które u nas działają, czyli wyposażona kuchnia, drukarka, parking, prysznic, który jakby coraz bardziej staje się modny ze względu na to, że coraz więcej osób rowerami stara się podróżować, klimatyzacja, jak wiadomo, dostęp całą dobę, który w przypadku mikroprzedsiębiorców i startupów jest niezwykle ważny, sale konferencyjne, chill zone, tutaj jak dopiero mamy nasz automat, ale jeszcze przyjadą nowe automaty, będzie ich więcej, recepcja rodzinna.